I kolejny gość teraz w naszym studiu. Drodzy Państwo, teraz porozmawiamy o squashu. Damian Maliński, właściciel klubu My Squash w naszym studiu. Witam. Witam Pana bardzo serdecznie. No to na samym początku takie pytanie, od którego Pan się nie może wykręcić. Skąd pomysł na założenie takiego klubu? W 2005 roku w Poznaniu zamknięto klub Dynamics, bo leżał zbyt centralnie w mieście i działka pod nim była tak droga, że warto było ją sprzedać i kilkuset graczy w squasha zostało jakby bez kortów. Wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, żeby otworzyć jeszcze raz taki duży klub, w którym jest więcej niż tylko jeden, dwa korty, bo takich klubów było kilka. I w tym samym roku, w 2009, właściwie w całym Poznaniu powstały trzy duże kluby sześciokortowe i nareszcie było gdzie grać. Ale to wie Pan co, ja się cieszę, że Pana zaprosiłem, bo ja zastanawiałem się przez wiele lat, co się stało z Dynamixem. Ja roznosiłem im ulotki, ja byłem taką wielką kulką. Nie wiem, czy Pan kojarzy maskotkę Dynamixu? Ja pamiętam, no ale być może nie kojarzę. No, znaczy, bo była zakryta twarz, ale rzeczywiście roznosiłem ulotki i się zdziwiłem, co się stało z tym klubem, bo rzeczywiście mnóstwo ludzi tam przychodziło, tak. Czyli squash jest ekspansja popularny. Dworu Bamberskiego była tak silna, że postanowiono zbudować tam więcej apartamentów niż trzymać klub. Rozumiem. Który tam... Squash też przyciągał tam na pewno wielkość. Tak, my nawet niektóre centra handlowe teraz zabiegają o to, żeby budować tam właśnie centra squashowe, bo jest to jakiś tam kierunek. My czujemy bardzo dużą ekspansję squasha obecnie w Polsce. W ogóle rozwija się najszybciej w Europie. Mamy prawie 200 kortów w Polsce i tak liczba graczy, chociażby nawet w weekend potrafi grać do 500 graczy w turniejach w całej Polsce. Także to przebijamy tenisa kilkukrotnie. Likwidacja Dynamixu, pojawia się luka, Pan wykorzystuje tę lukę biznesową, czy Pan po prostu jest fanem squasha? To no, trzeba połączyć, bo tego się nie da zrobić ze względów biznesowych, to myślę, że jest wiele bardziej intratnych interesów, żeby zainwestować, ale to trzeba kochać, tak? To, tym się trzeba zajmować, nawet zauważając, że samemu się nie gra coraz lepiej, ale pomagając innym, żeby się w to wkręcali. Myślę, że to nam najlepiej wychodzi w ogóle. Jasne. Ta propagacja. Jakie Pan ma osiągnięcia? Bo słyszałem o wielu. No więc właśnie, ja słyszałem też o wielu i tak czasami od ludzi się dowiaduję, tak? Jakie bujne życie w squashu prowadziłem. Myślę, że nie, fakty są niestety o wiele zimniejsze, że tak powiem, bo chyba najwyżej w rankingu doszedłem do 7 miejsca w Polsce. Także, ale no, myślę, że te osiągnięcia się bardziej przeradzają w osiągnięcia moich na przykład podopiecznych, którzy gdzieś tam właśnie są mistrzami Polski wśród juniorów. No, w tym tygodniu nawet na Placu Wolności, na Szklanym Korcie, w spektakularnej scenie. Że tak powiem, będą odbywać się Mistrzostwa Polski. Także czwartek, piątek, sobota zapraszam serdecznie, właśnie żeby najlepiej z kamerą, bo to będzie coś na miarę europejskiego squasha. Właśnie będą się odbywały finały Mistrzostw Polski na Szklanym Korcie, który no, jest, no mówię, spektakularny. W czwartek, piątek, sobotę tak, możemy przyjść nawet 20... z kamerą? Tak. No ale proszę wytłumaczyć, o co chodzi w tym squashu, bo myślę, że jest część takich jak ja, że kompletnie nie wie, o co chodzi. Ja sądzę, że to trzeba po pierwsze zauważyć, że to jest bardzo stara gra. I ludzie już od dawna grali w gry, które polegały na interakcji. To znaczy ja czymś rzucę tak, żebyś ty nie mógł złapać. A wtedy jak złapiesz, to możesz rzucać ty. Tak? To w ten sposób można odbierać. I to spłaszczając, squash na tym polega. Tenis na tym polega, badminton. Ping-pong, tak? Ogólnie wszystkie gry rakietkowe. Te rakietki w tych sportach i tak się pojawiły dosyć, to znaczy później. Rakietka jest tylko wynikiem pewnej koncepcji, że nie należy przytrzymywać piłki za długo. I squash właściwie jest dopełnieniem tych wszystkich innych sportów rakietkowych, bo to jest stuletnia gra. One w tych kortach, które tak niektórym się kojarzą z klaustrofobicznym pomieszczeniem, w którym nie ma powietrza, to nieprawda, bo one są świetnie wentylowane, świetnie oświetlone, ciepłe. Tak? Także no, ogólnie świetnie się w tym człowiek odnajduje dosyć szybko. Głównie gra polega na tym, żeby tak zagrać piłkę o ścianę frontową. Można używać bocznych też, ale głównie chodzi o frontową, żeby drugi przeciwnik nie doszedł do tej piłki albo no, sam miał kłopoty, żeby odbić w stronę ściany frontowej. Także to gra jest prosta w swojej jak gdyby zasadzie,
Aczkolwiek przy tych prędkościach, które są osiągane przez piłkę, czyli ponad 200 km czasami na godzinę, to nie jest twarda piłka, ona jest miękka, bo wczoraj usłyszałem, że ktoś myśli, że to jest piłka kauczukowa. To ona tak wygląda, jest tej wielkości, ale jest trochę bardziej miękka. Jeżeli się nią czasami dostanie, nie pamiętam, żebym kogoś trafił i sam dostał, ale no czasami się tak się zdarza, to trochę tak boli jak ugryźnie pszczoły. To nie jest jakiś tam wielki kłopot. Też dzieci grają w okularach ochronnych. No to zwracamy, mimo wszystko, to jest tak zwana gra dżentelmenów. My bardziej zwracamy uwagę na to, żeby nikomu nic nie zrobić, żeby mieć z kim grać potem, niż żeby zdobyć za wszelką cenę punkt w ferworze walki, rozbijając przeciwnika na pół na przykład. Nie? No właśnie o tych dzieciach chciałbym porozmawiać, bo widzieli Państwo przed chwilą filmy z jednych z zawodów z udziałem najmłodszych. Tam rzeczywiście pojawiają się okulary. To jest wymóg Europejskiej Federacji Squasha. Znaczy struktura, że tak powiem, squasha jest bardzo rozbudowana, są mistrzostwa świata, wszystko. I właśnie jeżeli chodzi o juniorów, to jest gwarancja dla nas pewnego rozwoju, tak? Bo wbrew pozorom czas leci szybko. My tego może nie zauważamy, tak jak nie zauważamy, jak trawa rośnie, ale jeżeli nie dbamy o juniorów w jakimkolwiek sporcie, to jesteśmy w stanie go po prostu, że tak powiem, wykończyć. Mhm. I my sobie zrozumieliśmy to dosyć szybko w MySquashu i postanowiliśmy zainwestować właśnie w tą strukturę dolną, nie w bogatych graczy, którzy nam przynoszą dużo pieniędzy do klubu, bo to jest oczywiście przyjemne i ten klub na tym bazuje, to nie można tego jak gdyby oddzielić, ale cała nasza praca nie jest skierowana na dorosłych, tylko właśnie na dzieci, na szkoły, które przychodzą najpierw na lekcje WF-u, potem na wszystkie szkoły podstawowe, które są w okolicach MySquasha, mają swoje zajęcia. Z tego mamy potem wybór, tak? Także MySquash obecnie ma chyba największy program juniorski w Polsce. Prawie ponad 100 dzieci, które no już grają, tak? Także na tych mistrzostwach polskich jesteśmy najliczniejszą ekipą. Ale to jest kwestia pewnej, no nie wiem, taktyki, to może tak źle powiedziane, ale filozofii, tak? Że musimy zacząć od dołu, żeby to kwitło. Tak samo jak dorośli, którzy wchodzą do klubu, gdzie jest pełno dzieci, wszystkie grają, to widać po nich, że oni tak mają wrażenie, okej, to jest fajna gra, bo grają w nią dzieci. Mhm. Musi być prosta. Jak jeszcze widzą, jak fajnie grają te dzieci, to im się też zawsze też bardziej chce. Oczywiście, póki nie spotkają się z jednym w jakimś turnieju, dwunastolatkiem, który z nimi wygrywa do zera, to wtedy się zastanawiają, czy jeszcze warto, ale to już jest inna rozmowa, nie? Jasne. Organizujecie dużo zawodów w MySquash? No, chyba najwięcej też w Polsce. Nas to bawi, po prostu i te zawody dają nam... Znaczy, to też trzeba się zastanowić, po co się gra w daną grę. Mhm. I sprowadzając sport do słowa rywalizacja czy współzawodnictwo, jak gdyby odpowiedzią na co jest turniej, tak? Na początku nie mogliśmy ich robić, bo nie mieliśmy wystarczająco dużo graczy, tak? Ale teraz już jest ich tylu, że co tydzień w piątki wieczorem mamy obłożenie powyżej 35-40 osób, które po prostu przychodzą, płacą nawet dosyć dużo pieniędzy, bo to nie stanie, to kosztuje tam 60-80 zł, ale zostawiają te pieniądze, bo to, co dostają w zamian, robi im cały weekend. Rano wstają w sobotę, są zmęczeni, ale to nie jest kac, tylko po prostu takie zmęczenie, które lubią. Jasne. Zawody dla takich typowych, najbardziej typowych amatorów, takich jak na przykład ja, też są organizowane? Tak, bo o nich też musimy dosyć mocno dbać, dlatego że to jest żadną sztuką przygotowywać zawody tylko dla najlepszych, bo zamknęlibyśmy się w gronie, nie wiem, 16 osób na cały Poznań i moglibyśmy do końca, nie wiem, 2020 roku tylko by ze sobą grać, tak? My właśnie dbamy o tych, właśnie przekonanie tych podstawowych graczy, to znaczy tych początkujących, że to jest fajne, że ta rywalizacja nie ma być wygraj z pierwszym, tylko wygraj z panem w żółtej koszulce obok, który siedzi tutaj i też jest pierwszy raz, tak? I to ich bawi, tak? Także my na to dosyć dużo zwracamy uwagę, żeby te turnieje robić, dlatego że gdyby pan chciał dzisiaj zacząć na przykład grać, to się może okazać, że nie ma pan z kim. Bo kolega nie może, bo ten nie lubi, bo gra w tenisa i mu to przeszkadza, tamten temu żona nie pozwala. I kończy się tym, że pan nie gra, chociaż mógłby, bo nie ma z kim. A te turnieje właśnie powodują, że poznaje się 20 nowych osób, które mają ten sam problem, nie mają z kim grać, ale już w 20 to sobie naprawdę mogą to fajnie ułożyć i stworzyć nawet jakąś ligę swojego poziomu, tak? Także to wszystko funkcjonuje, tak? To wystarczy po prostu przyjść. Mamy największy kłopot jest właśnie z tym dotarciem do nas, bo nie każdy umie skręcić na Górecki do nas tak, żeby wejść i powiedzieć, dobra, okej, zróbcie ze mną co chcecie, ale zróbcie, tak? Zaufanie to jest coś, co nam najcięższe. Jak już ktoś u nas jest, to już sam rozumie, że stracił tylko 2 lata, bo, czy tam 3, bo my już od 3 jesteśmy otwarci, że nie przyjeżdżał, tak? Chociaż przejeżdżał tą ulicą tak często. W
czwartek indywidualne Mistrzostwa Polski w squashu na Placu Wolności, jakbym się uparł, to byłbym w stanie nauczyć się gry w squasha do czwartku? Nie, ale myślę, że dałoby to panu wielką satysfakcję, gdyby pan chociaż jedną godzinę spędził na korcie, pograł, zobaczył, jakie to jest fajne, przyszedł wieczorem w czwartek, spojrzał na ten kort, zobaczył, jak oni grają i stwierdził pan, że jest... że to jest tak niesamowite, że jest to zdolność żonglowania, nie wiem, 10 piłeczkami naraz, tak? Mhm. Pan się nauczył właśnie 3, bo 3 piłkami można się w 2 dni nauczyć żonglować. Ale przychodzi pan na pokaz czegoś, co jest żonglowaniem 10. I ma pan przed tym respekt. I to jest i też inspirujące. Także to są takie cechy, które nie zapraszam. To znaczy, żeby dostać się do Mistrzostw Polski, trzeba być 64. w rankingu w Polsce. No to trzeba trochę popracować. Ale żeby zrozumieć, jak się fajnie, co się dzieje na takim szklanym korcie, no to trzeba przynajmniej raz wejść na normalny kort, zobaczyć, podbijać nawet z własną żoną albo dzieckiem, albo tego i zobaczyć, na jakim poziomie percepcji ci goście tam w tą piłkę uderzają i jakim poziomie strategii to wszystko jest. Także mecz piłki nożnej jest przy tym dosyć nudny. Szczerze powiem, że ja chodzę czasami na piłkę nożną i sobie myślę, jak oni olewają po prostu tych swoich widzów, tak? To na squashu, jak gdyby ktoś tak grał, jak niektórzy gracze w piłkę nożną, to nie mówię o jakichś tutaj drużynach, tak? Ale wiadomo, że to po prostu ta antycypacja, jaką ma zawodnik w takim sporcie, to jest to tak intensywny sport, bo według Forbesa jest naprawdę na samej górze obecnie, jeżeli chodzi o zmęczenie, o ilość spalanych kalorii i tak dalej. I kontuzyjność praktycznie na minimalnym poziomie. Bo wbrew pozorom, jak się już dobrze gra, to człowiek dokładnie wie, gdzie stoi przeciwnik. Nawet trudno go trafić rakietką. Także to, bo tak niektórzy się boją, że dostaną. Ale to, nie, wszystko wiadomo, bo to jest pewnego rodzaju choreografia. To jakby twierdzić, że w tańcu, w parach, w dużej ekipie tańczącej można byłoby się w tańcu pozabijać. No, teoretycznie tak, niech to będzie pogo i niech podadzą alkohol, tak? Damian Maliński jest cały czas naszym gościem, właściciel klubu My Squash. To na sam koniec jeszcze takie pytanie. Często w filmach różnego typu mamy dwóch graczy w squasha i oni rozpoczynają grę, to są najczęściej partnerzy, to są najczęściej koledzy, a później po tym meczu oni są tak umęczeni, oni są tak spoceni, że w ogóle do nich nie podchodź, oni tak naprawdę wyglądają tak, jakby mieli za chwilę upaść i nie wstać przez najbliższe 2 dni. Prawda? No, śmieję się, bo tak trochę jest, w sensie... wracając do słowa rywalizacja, człowiek, który nawet przychodzi na squasha, żeby sobie tylko poodbijać, grawitacja na ziemi jest taka, że ta piłka jednak spada i człowiek jednak odruchowo chce uratować sytuację. I jeżeli ta piłka spada w jego zasięgu, no to okej, ale jeżeli poza i on chce z siebie coś dać, to powoduje, że po 20 minutach każdy jest w takim, jak to nazywam, ferworze walki, że po godzinie już właściwie, ja pamiętam moją pierwszą grę, kiedy po pół godziny po prostu błagałem, żeby wyłączono światło, bo ja już po prostu byłem, a naprawdę dużo trenowałem, koszykówki, siatkówki, tak, piłki nożne, no, sport był zawsze ze mną, tak? Ale na squasha się zdecydowałem to dokładnie po tej pół godzinie, gdy byłem kompletnie otumaniony tą grą. Jak zgasło światło, to ja zjechałem po ścianie i powiedziałem, Boże, dzięki, że się wyłączyli, bo ja już byłem na końcu, tak? I to było po pół godzinie. A no dzisiaj wiem, każdy zna swoje zdolności, także ja bym polecał ten sport ludziom, którzy też trochę panują nad swoimi emocjami, tak? Bo to można naprawdę paść ofiarą własnej nakręcenia się takiego, taką filmową właśnie, że trzeba gościa wynosić z kortu, żeby doszedł do siebie. Jasne, bardzo dziękuję za te informacje, bardzo ciekawe informacje. Takich informacji chyba też do końca się nie spodziewałem. Ale my zapraszamy do klubu My Squash przy ulicy Góreckiej, a w czwartek, piątek i sobotę na Plac Wolności. Tak, wieczorem, jak już zajdzie słońce, kort jest podświetlony oczywiście wewnątrz i widownia jest pełna, jest za darmo, także chociażby, żeby zobaczyć, to jest zjawiskowe. Zjawiskowe. Można się przekonać już w najbliższy czwartek, piątek bądź sobotę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ślicznie dziękuję. Drodzy Państwo, my się na chwilę rozstaniemy i jeszcze uda nam się chyba zrobić przegląd portali informacyjnych.